polecieliśmy do Paryża. Oczywiście tanimi liniami lotniczymi. Moja mama, o rany, ale ciasno, ale niewygodnie. A ja jestem zadowolony, bo ja dzięki Ryanairowi to się nauczyłem dotykać brodą kolan. Ja jeszcze 3 loty Ryanairem to szpagat zrobię. Ja chyba też za dużo naoglądałem się w telewizji, w filmach o lataniu samolotem, bo mi się wydawało, że podczas każdego lotu jest seks ze stewardesą w toalecie. Nie da rady. I nie tylko dlatego, że stewardesi się nie zgadzają, tylko dlatego, że w tej toalecie to jest tak mało miejsca, że tam jest ciężko dobrze zabawić się samemu ze sobą. Później wychodzisz, taki poobijany, posiniaczony, guz nabity, a ludzie na ciebie patrzą, bo to chyba ze środka wszystko było słychać, a ty cały, taki poobijany, oklejony. Taki kolega opowiadał. Siedzimy w tym samolocie, patrzę, idzie mój wujek spawacz. A butelki w reklamówkach to mu tak dzwonią. Dyn, 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 dyn. Ludzie w samolocie to myśleli, że kolęda idzie. Pokój temu domowi i wszystkim jego mieszkańcom. Wujek do mnie, patrz Marcin, ta wódka u nas w Lidlu 37 zł. A tu na bezcłówce 35. Kupiłem wódkę, a jestem piwo do przodu. Ale przebitka, ale przebitka. Kurwa, nie wziąłem przepity. A w samolocie ta malutka woda 0,33 kosztuje 5 euro. Te malutkie piwo na jednego łyczka 5 euro. Mój wujek od razu, tylko głupi by kupił. Wodę, 5 piw proszę. I powiem wam, że tak się porobiliśmy podczas tego lotu, że jak nam brat zrobił iPhone'em zdjęcie, to nam iPhone nie wykrył twarzy. A ciężko było wmówić całej obsłudze samolotu i pasażerom, że my całą rodziną to my musieliśmy się tak upić. No musieliśmy, bo my tak się boimy latać. Szczególnie jak ktoś śpiewa, panie szofer gazu, panie szofer gazu. Ja pierwszy raz widziałem, żeby to obsługa klaskała przy lądowaniu. Państwo Wojciech, no gratuluję. O własnych siłach. Ja boję się, że przez nas Ryanair zmieni instrukcję bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, uważamy, bo tam i tam znajdują się wyjścia ewakuacyjne. A tu przy kiblach siedzi rodzina Wojciech. Dolecieliśmy do tego Paryża. Wszyscy w Paryżu myśleli, że jesteśmy ruskimi. I do nas, Russian, Russian. Mówię, no, no, Poland. A, Holland. Mówię, no, no, Poland. A, Poland. Lewandowski. No, no. Marcin Zbigniew Wojciech. Przecież ja wyższy jestem. W Paryżu mieliśmy hotel, w którym mieliśmy śniadania od 6 rano do 10. Obiad od 13 do 18. Obiad, kolacja od 20 do 22. Mój ojciec na to, Marcin, przecież to będzie mało czasu na zwiedzanie. Byliśmy też całą rodziną w muzeum w Luwrze. Wstęp do Luwru 17 euro. Jak sobie to mój wujek przeliczył na piwa z Lidla, powiedział, że on to pierdoli. O, zamiast pół dnia w Luwrze woli francuski tydzień w Lidlu. Ja mówię, wujek, tam są rzeczy, których nigdy nie zobaczysz i nigdy nie widziałeś. Marcin, 45 piw z Lidla naraz też nigdy nie widziałem. A, dobra, wujek, rozumiem cię. Zaoszczędzone pieniądze, wrócisz do Polski, kupisz sobie, jak będzie ten weekend, jakieś francuskie wino, mrożone ślimaki. Marcin, pojebało cię? Do piwa? W Luwrze jest tak, że tam masz cały dzień zwiedzania. Tam masz każdą epokę po kolei. My nie wyszliśmy ze starożytności, bo nas wyjebali już w Grecji. Bo mój wspaniałomyślny brat wpadł na pomysł, żeby takiej greckiej rzeźby, taki łabędź z II wieku przed naszą erą, wsadził tej rzeźbie palec w dziób i zrobił selfie. Jak nas wygonili, a teraz już wiem, dlaczego w tym Paryżu tyle ochroniarzy, żołnierzy z karabinami, barierki, wykrywacze metali. Już wiem teraz dlaczego, bo przyjadą Wojciechowie z Polski.
Mówię, do brata, Marek, dlaczego to zrobiłeś? Przecież tej rzeźby nikt nie dotykał przez ostatnie 2200 lat. No właśnie, fajnie. Ciesz się, że nie kazali nam kupić. Jesteśmy przed tym Louvrem. Podchodzi czarnoskóry do mojego ojca, żeby mu wcisnąć pamiątki. Podchodzi z taką opaską na rękę z napisem Paris. I do mojego ojca. My friends, for you, for free, czyli za darmo. A mój ojciec, nie za 3, za 2 euro. I do mnie. I co, Marcin, wytargowałem? Później koleś, który sprzedaje akwarele, mówi, że sam malował. Akwarela taka 30 euro. No to się targujemy. Targujemy się, aż zeszliśmy do 9 euro. A że tak tanio, no to wzięliśmy 3, czyli razem 27 euro. Koleś nam to zapakował. Idziemy dalej. Patrzę, a tu z 3 ulice dalej te same 3 obrazki za 6 euro. Jak się całą rodziną wkurwiliśmy, wujek to powiedział, że go chyba zespawa. Mój ojciec to się tak zdenerwował, ale mój ojciec to się tak trząsł. On ostatni raz tak był zdenerwowany, jak się okazało, że 500+ jest tylko wtedy, jak dziecko ma mniej niż 18 lat. Już on mnie i brata chciał wziąć do urzędu. Może oni wyglądają, ale oni naprawdę zakończyli swój rozwój na 12 roku życia. Ten młodszy, jeszcze zabawka w ręku, iPhone, a ten wyższy, temu wyższemu nawet dobrze włosy nie zdążyły wyrosnąć. Wracamy do tego kolesia, co nas tak okantował. Negocjacje podzieliliśmy na 3 etapy. Pierwszy etap, ja delikatnie po angielsku. Drugi etap, mój brat ostrzej po angielsku. Trzeci etap, ciotka z kurwami po polsku. Koleś oddał nam pieniądze, bo powiedział, że z ruskimi nie chce zadzierać. Później wieża Eiffla. Wstępna wieża Eiffla, 25 euro. Wujek od razu, sami se będziecie zwiedzać. A mówię, wujek, przecież to trzeba zobaczyć. Panorama Paryża. Marcin, ja już widziałem takie widoki. Mieszkam na 3 piętrze. Dopiero, jak mu powiedziałem, że tam na wieży Eiffla, na samej górze, jest prawdziwy szampan. Prawdziwy. Jak w Lidlu. A dobra, to wejdę zobaczyć. Zjeżdżamy w dół i pytam, co wujek, co? Warto było? Fatalnie. Co wujek, nie podobało ci się? Fatalnie zespawana. Pod tą wieżą Eiffla przychodzi wujek. Patrz, Marcin, patrz. Ten zegarek, 50 euro. Ja mówię, wujek, o nie, co ty zrobisz, że takie zegarki u nas w Polsce kosztują, nie wiem, 20-30 zł. Marcin, nie kupiłem, sprzedaję, ostatni mi został. Ja wiem, że dużo opowiadałem wam o mojej rodzinie i o Paryżu, także jedną sprawę chciałbym wyjaśnić. Ta cała akcja z katedrą Notre Dame to nie nasza sprawka. Ale cały ten wyjazd wspominamy do tej pory. A, całą rodziną. Tego jednego dnia w miesiącu. Co miesiąc? Jednego dnia w miesiącu, kiedy przychodzi nam dzień spłaty kredytu. Dziękuję wam bardzo. Subskrybujcie mój kanał na YouTubie. Kochajcie mnie na Instagramie. Polubcie mojego Facebooka. Podbijajcie moje aukcje na Allegro. Muskajcie mnie po plecach. Komornikowi nie zdradzajcie miejsca mojego pobytu. Dziękuję wam. Marcin Zmieniewajciech.